W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W kolejnym dniu naszego pielgrzymowania i czasie łaski, który daje nam Bóg, stajemy na początku dnia, by sprawować Eucharystię, by trwać na modlitwie. Szczyt modlitwy Kościoła. Eucharystia, uczuł święty Jan Paweł II, buduje Kościół. Dlatego też chcemy razem z Marią wielbić Boga za Jego miłość do człowieka. Chcemy uwielbiać Go i chcemy dziękować Mu za nasze łaski i życie, którym nas obdarzył i za ten czas pielgrzymowania. Ksiądz Henryk i ksiądz Wojciech mszę świętą sprawują w intencji proszących o modlitwę inni bracia kapłani w intencjach im i Bogu wiadomych. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski Boga udzielonej mi przez działanie Jego potęgi, mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszech rzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna z wierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością przez wiarę w Niego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukaźcie narodom Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Alleluja, 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 alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Pan mój się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej żądać od niego będą. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w tej porannej godzinie gromadzimy się jakby czuwając. To miejsce jest miejscem czuwania. Wiele modlitw już od 100 lat od objawień Matki Bożej jest zanoszonych w tym miejscu o różnych porach dnia, wieczorem i o poranku. Jest to miejsce na pewno modlitwy i czuwania. Ale dzisiejsze Słowo Boże, dzisiejsza Ewangelia mówi nam, na czym polega istota naszego czuwania. Pan Jezus mówi nam, że czuwać to znaczy rozdzielać żywność. Tak jak ci słudzy, którzy w Ewangelii byli ostrzegani przed tym, żeby samemu nie upijać się, dla siebie nie brać jedzenia, a co gorzej jeszcze bić innych ludzi, innych współsługi swoje. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że naszym wyrazem czuwania ma być to, żeby dawać żywność tym, którzy są wokół nas. I tu nie chodzi tylko o to, żeby dzielić się chlebem, żeby dzielić się tym, co posiadamy, z tymi, którzy czegoś brakuje,
Ale to dawanie żywności polega też na tym, żeby dzielić się swoim dobrym słowem, swoją modlitwą, swoją uwagą, dawaniem czasu drugiemu człowiekowi. To są te wszystkie momenty naszego życia, w którym dzielimy się z drugim człowiekiem, dając mu coś, co daje mu życie, przywraca mu życie. I myślę, że takich momentów, w których wyczuwamy, że dawanie drugiemu człowiekowi pożywienia, takiego materialnego i duchowego, jest niezwykle ważnym elementem naszego życia chrześcijańskiego, jest przejawem po prostu miłości. Dzisiejsza Ewangelia nas zaprasza do tego, żeby dzielić się pożywieniem, to znaczy dawać drugiemu człowiekowi to, co jest potrzebne mu do życia. Dawać mu dobre słowo, słowo przebaczenia, słowo pociechy, słowo uwagi, słowo miłości, słowo przyjaźni. To są wszystkie te elementy, które sprawiają, że naprawdę czuwamy, bo dajemy drugiemu człowiekowi życie. Wczoraj razem z księdzem biskupem Arturem, z księdzem Marianem byliśmy w miejscu objawień anioła. I tam w tym miejscu anioła to ostatnie objawienie kończy się takim poruszającym słowem. Anioł objawił się dzieciom i powiedział: pocieszajcie waszego Boga. Pocieszajcie waszego Boga. Boga, który jest smutny z powodu różnych grzechów naszych. I te słowa myślę, że możemy odnieść też do każdego z nas. Wielu z nas potrzebuje pociechy, słów pociechy. Wrócimy do naszych domów i chcemy tym ludziom, którzy tej pociechy potrzebują, tę pociechę przekazać. To jest pożywienie, którego potrzebuje świat. Módlmy się zatem w tym miejscu, abyśmy mieli siłę i odwagę do takiego autentycznie chrześcijańskiego czuwania, abyśmy dawali ludziom pożywienie, dawali słowa miłości, nadziei i pociechy. Amen. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Marię, Matkę swojego Syna, za naszą Matkę. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzenia Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę, którym modlitwę jesteśmy winni, zobowiązani do niej, aby Bóg tym, którzy żyją, błogosławił i wspierał swoją łaską, a tym, którzy odeszli do wieczności, darował niebo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, miejsca, z których przyjechaliśmy, parafie, w których żyjemy i wzrastamy w świętości, aby ze wstawiennictwem Maryi poszukujący Chrystusa odnaleźli Go, grzesznicy nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy z entuzjazmem głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu, za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skrót, jej serca w ofierze składaj, ze łzami wołajmy do. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, miejscowym biskupem, obecnym wśród nas biskupem Arturem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy z wiarą w zmartwychwstanie zasnęli, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami, ze świętym Janem Pawłem, świętymi dziećmi fatimskimi, Franciszkiem, Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Módlmy się.
Boże nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba. Niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zapłać za wspólną Eucharystię i cieszę się, że dane nam było dwa razy w te trzy dni celebrować razem tu u stóp Maryi, razem z nią wielbić Boga za dar Jego obecności pośród nas. Życzę błogosławionego dnia i głębokich przeżyć religijnych, przemiany naszych serc, które doprowadzą do czuwania na co dzień, trwania przed Chrystusem i życia miłością. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.